Wracamy do podróży po Polsce. Zaczęliśmy od Poznania, no, z taką wycieczką do czeskiej Pragi. Wracamy już będąc po naszej stronie tej południowej granicy. Zajrzymy teraz do... nie tak daleko w sumie od Bulkowa, jakby udać się na północ. Zajrzymy do Legnicy, bo jest nowa płyta pewnej grupy z tego miasta, ale żeby po nią sięgnąć, to warto najpierw zaprezentować coś tych samych muzyków, ale nieco starszego. Zaraz dowiecie się czemu. Legnickie Discord powstały w wyniku wewnętrznego konfliktu w bardzo obiecującym i gdzieś tam sentymentalnie zawsze wspominanym przeze mnie postpunkowym Cabaret Grey. Muzycy odeszli od wokalistki, no i założyli właśnie tę oto grupę. Historia jest dość zawiła, ja opowiadałem wam ją nieraz, zresztą pisałem o niej także na melodionocyblogspot.com, ale by nie wdawać się w aż tak dogłębne szczegóły, to powiem wam tylko tak, że zachęcam do lektury, a odnośnie tego, co wcześniej, to sięgnąłem po Oedipal Grey, czyli debiutancką epkę Discord, którą muzycy Cabaret Grey nagrali z Agatą Pawłowicz, między innymi kojarzoną z grupą Desdemona, właśnie jako
This Gold. Wszystko się to poukładało i jak słyszeliście, brzmi to jeszcze zimno. Mówię jeszcze, dlatego że teraz jest nowa płyta This Gold, która ukaże się na dniach, na samym początku kwietnia. Jest już w moich rękach. Nie udało mi się przesłuchać jej całej, ale kilka utworów gdzieś tam przyciągnęło moją uwagę z tymi, z którymi oczywiście miałem okazję się zapoznać i mogę powiedzieć, że brzmi inaczej. I teraz już wiecie, dlaczego sięgnąłem do przeszłości. Posłuchajcie, to jest nowa płyta This Gold. Sami będziecie mogli porównać teraźniejszość z przeszłością. Mniej chłodu, a więcej przestrzeni, no i chyba mimo wszystko cieplejszych gitarowych barw, tak w każdym razie zapowiada się nowa płyta Legnickiego. This Gold to z niej właśnie przed momentem nagranie tytułowe nagranie Hollow i
Muszę przyznać, że dla mnie było to dość duże zaskoczenie, także biorąc pod uwagę teledysk promujący ten album do nagrania, jak sobie teraz przypominam, o Do You Know? Tak, taki nosi tytuł. Natomiast tam mniej więcej gdzieś tak w obszarach zmierzało to w stronę nawet takiego posępnego, mrocznego już rockabilly. No w każdym razie ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, bo zdecydowana zmiana gatunkowa i także zmiana temperatury grania, bez wątpienia. Niby to samo, ale jednak różnice są znaczące i to bardzo. Nowa płyta Legnickiego Discold, ona ukaże się na początku kwietnia. Posiadam już ją dzięki uprzejmości muzyków, ale przyznaję, że nie udało mi się uczciwie posłuchać jej na tyle, by móc wam o niej tak szczerze i prawdziwie po prostu opowiedzieć. Dlatego obiecuję, że uczynię to już niebawem. Dziś jedno nagranie, w zasadzie dwa. Jedno starsze, jedno także zupełnie nowe dla porównania, żeby wiedzieć, o czym będzie mowa w Melodiach Gwiezd Nocnych już niebawem. A że są nowe nagrania, jest nowa płyta, no to i będą koncerty 2 kwietnia w Tychach, 3 we Wrocławiu. Nieco później, bo za miesiąc, 22 kwietnia w Legnicy, warto także wspomnieć, że będzie w maju koncert w Warszawie razem z Das Moon, no a 31 lipca to już Bolków i Kassel Party. Po raz drugi chyba, jeżeli sobie przypominam, Discold zagra na rzeczonym festiwalu. Wrócę do tej płyty, wrócimy do płyty Hollow, wrócimy także do This Cold. Dlatego, że teraz opuszczamy Legnicę, czas nagli, a jeszcze palcem po muzycznej mapie Polski, zresztą uchem w zasadzie, nie palcem, będziemy jeszcze podróżować. Są jeszcze miasta do odwiedzenia. Legnica, tu byliśmy przed momentem, czas na zupełnie inny skraj naszego kraju. Udajemy się na Podlasie do Białegostoku.